Dzień dobry ludzie z tej strony Pixela, to jest Let's Play. To jest Let's Play na kłopoty Pantera. Na początek małe rzeczy. Na początek mam informację. Widzicie to we wtorek, czyli jutro jak to nagrywam. Dlatego, że no niestety muszę zawiesić Raymana 3. Czemu? Moje Wii nie chcę otworzyć z jakiegoś powodu emulatora Game Boya Advance, przez co nie mogę tego nagrać, więc do odwołania, aż się wszystko nie zrobi, macie oto Let's Play z Na Kłopoty Pantera. Więc rozpocznijmy, ja się zamykam, bo teraz będzie intro. Nagrywam to tak by the way na emulatorze Windowsa 98, ale dobra, zacznijmy. Dziękuję, że się stawiłeś. To bardzo ważne zadanie. Wezwałem moją bardzo ważną panterę. Napijesz się czegoś bardzo ważnego? Będę z tobą szczery. Z tym zadaniem wiąże się niebezpieczeństwo. Niebezpieczne niebezpieczeństwo? Bardzo niebezpieczne niebezpieczeństwo. Tu nie będzie wycieczka. Czeka cię ciężka praca. Godziny będą trwać godzinami, a noce będą całe ciemne. Nie boję się ciemności, inspektorze. Nie wiedział pan? Zetkniesz się z czołowymi postaciami świata polityki i międzynarodowej finansjery. Wszyscy mają poniżej 11 lat. Poniżej? To młodzi, bardzo młodzi ludzie. Dzieci, ale niezwyczajne dzieci. Część to latorośle dyplomatów, premierów, a nawet koronowanych głów. Rodzice ich to czołowi biznesmeni, aktyści, działacze na rzecz praw człowieka albo po prostu bardzo fajowi ludzie. Wszystkie te dzieci mają jedną wspólną cechę. Jaką? Są zdolne. Bardzo, bardzo zdolne. To bardzo dobrze. Tu nasza przyszłość. Wykształcimy je, a potem powierzymy im nasz świat. Niesamowity plan. Mogą na nie dbać bardzo źli terroryści. Będziesz odpowiadać za ich bezpieczeństwo, ochraniać je, pilnować. Niańczyć. Nie marudź. Przyszłość świata zależy od spokoju na tych koloniach. Na koloniach? Wysyła mnie pan na kolonie? To nie są zwyczajne kolonie. To obóz Chilliwawa. Chilliwawa? Wawa! Wawa! Wyluzuj, szefie. Złość piękności szkodzi, inspektorze. Jeżeli coś się wydarzy, jeżeli dzieci będą choć trochę niezadowolone... Ich wpływowi rodzice niewąsko się wkurzą. Ich rodacy będą wściekli. Rządy ich krajów wydadzą rezolucje. Nie przesadzam? No co ty? To mi pachnie trzecią wojną, motyla noga.
Nie mamy chwili do skacenia. Dzieci jeszcze dziś będą w Chilliwawa. Każde przyleci prywatnym odrzutowcem. Podstawiajcie odrzutowiec i wkraczam do akcji. Jest mały problem. Nie mamy samolotów. Spoko, poradzę sobie. Byłem szkolony. Pan powie, gdzie jest ten obóz, a jakoś tam dotrę. Niestety, to ściśle tajne. Nikt nie może wiedzieć, gdzie jest Chilliwawa. Nawet ty... To niby jak mam się tam dostać? Muszę cię magicznie teleportować. Magicznie teleportować? Nic z tego. Nie zgadzam się. Poprzednio 3 dni wyleciały mi z życiorysu po czymś takim. Moje futerko straciło połysk. Byłem niedysponowany. Nie cierpię teleportacji. Odmawiam. Nie jęcz. Muszę się teraz odsunąć na bezpieczną odległość. Nienawidzę tego. Ui, ui, ui. Le Agre. W życiu nie widziałem takiego czadowego obozu. Zaraz puszczę pawia. Spadaj. Mam chorobę lokomocyjną. Lubię stać na pewnym gruncie. O, wielkie dzięki. Gdyby stwórca chciał, żebym latał, dałby mi skrzydła. Ale... Mówię o porządnych skrzydłach, jak w samolocie. Tak, w tej grze będziecie mnie bardzo mało słyszeć, ponieważ... No po prostu to jest moje dzieciństwo. Ta gra to moje dzieciństwo, ja po prostu miliony razy ukończyłem, mówię wam. Robiłem speedruny, jakieś, nie wiem, Bóg wie co, ale po prostu ta gra... Ta gra to jest dla mnie wszystko. Dlatego musiałem zrobić z niej let's play. A więc tak, mieliśmy długie intro, więc teraz wyjaśnię. Róża Pantera, Cezary Pazura, po prostu... Kurde, szkoda, że nie ma więcej gier przygodowych z Różą Panterą. Jest tylko jeszcze Hocus Pocus, ale... No tylko 2, no niestety. Ale szkoda, że nie ma nowych. Po prostu Cezary Pazura musiałby być po prostu... Ojeny. Ale tak, zostaliśmy wysłani do obozu Chilliwawa, gdzie musimy pilnować dzieciaków, żeby nie zostały porwane przez jakichś terrorystów, czy Bóg wie co. Więc oczywiście jest to przygodówka, więc tutaj musimy pozbierać parę rzeczy. Typu point and click oczywiście. Więc zbierzmy sobie to tutaj. Pogadajmy sobie z tym gościem. Witam w Chilliwawa na pierwszej światowej kolonio konferencji dziecięcej. Chińscy z całego świata dyskutują o tym, jak propagować pokój, pojednanie i tolerancję. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Pantera. Różowa Pantera. Czołem! Poznałeś już przedstawicieli różnorodnych, lecz równych sobie kultur i grup etnicznych? Jeszcze nie. No to masz okazję. Rozejrzyj się. Miło mi będzie cię gościć. Czołem? Do czoła najbardziej pasuje pięść. Haha, śmieszne. Ale tak, chodźmy pogadać z tym gościem. Z tym Einsteinem. Ups. No idiota, no po prostu idiota. Von Główkę? Tak, nasz stary się znajomy. Pogadajmy. Różowy? To ja twój stary znajomy, von Główkę. Wessało mnie. Właśnie widzę. Spróbuję cię jakoś wyciągnąć. Zaklinowałeś się. Bez paniki. Coś wykombinuję. Ten głos Cezarego Pazur. Bez paniki. Nie, Cezary Pazura po prostu świetną robotę według mnie odwalił tutaj. Dobra, ja z tej gry pamiętam wszystko po tylu latach. Boże ludzie, ja w tą grę grałem jakieś... Kiedy miałem 3 lata, czyli jakieś 2 lata po premierze tej gry. Bo ta gra wyszła w 2001 bodajże. Czy tam w 2002. No i mówię wam, tyle ja razy przeszedłem i wszystko pamiętam. Tak swoją drogą, to jest pierwsza część. Większość ludzi uważa, że Hocus Pocus była pierwsza.
Ale tylko to jest dlatego, że w Polsce dubbing pierwszy został zrobiony dla Hocus Pocus, a nie na kłopoty z jakiegoś powodu. Pewnie wiecie, nie mieli kraka żadnego na grę. Dobra, naprawmy to wszystko. Let's do it! Muzyka w tej grze też jest zarąbista. Mówiłem, że ci pomogę. Boku dzięki. Kopę lat, mój przyjacielu. Kopę lat. Nie wiedziałem, że cię tu spotkam. Poprosili mnie, żebym stworzył tu raj dla dzieci. Poczekaj, aż zobaczysz wszystkie moje cudowne wynalazki. Zasysacz to tylko jeden z nich. Mógłbyś to wszystko poustawiać? Spoko. Myk. Poustawia... Nie chcę nic od siebie wziąć. A, no i w ogóle jest tu też ciekawy inwentarz. Otóż musimy kliknąć na naszą postać, aby się otworzył nasz inwentarz, przez co później możemy wybierać rzeczy, jakie mamy. No dobra, poustawiamy te domki, żeby wszystko było ok. Więc mówię, Rayman będzie, nie zawieszą tego spełnienia na zawsze, tylko aż do odwołania. No i ostatni domek. I my... Dobra robota. Tak się cieszę, że tu jesteś. Cieszę. Widzę, że znalazłeś moje deskolotki. Naprawdę latają. Też się cieszę. Widziałeś mój pogodomat? Nie. Co to jest? Jeden z moich najlepszych wynalazków. Wybierasz porę roku i... Zimowy poranek. Wcale nie jest zimno. Genialne, nie? Daj spróbować. Tak, i nie możemy chodzić tutaj po tej zimowej krainie. To jest najlepsze, że możemy tylko po tej słonecznej. Nie wiem dlaczego, ale może przez animację, nie wiem, coś w tym stylu. Ale przekręcę. Niesamowite. Niezłe, nie? Pokażę ci coś jeszcze. Ale musisz znać szyfr otwierający kłódkę do składziku. Masz tutaj... Co ty tam szepczesz? Powiedziałem, że Chilliwawa to najlepsze kolonie na świecie. O, co prawda, to prawda. I psy przyszły. To się jeszcze okaże. Jesteśmy z biura cierpliwych biurokratów. To BCB! Uciekajmy! Zarąbista ucieczka. Razem z moimi ludźmi mam zbadać panujące tu warunki. Sprawdzimy, czy dzieci pozostają pod dobrą opieką i czy sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa. Tak swoją drogą, to widzę tutaj błąd. Patrzcie, tu jest BCB. Na jego czapce. Tu jest BCD. Znaczy nie wiem, co jest z tyłu, ale zakładam, że to jest B. Tutaj widać ewidentnie, że to jest D. A tutaj na jego kamizelce jest ECB. Puch, co w końcu, jak to się nazywa? Ale dobra. 9.11. Znam szyfr. No i dobra. Dajmy im to, żeby sprawdzili bezpieczeństwo. Ja chcę. Ja sprawdzę. Okej. Okay. Widzieliście deskolotki? Co to takiego? Coś jak zwykła deskoholka, tylko na bajerze. Lata. No i dupa. O, widzicie? B. Pa, pa. Kurde, myślałem, że poleci. Wygląda na to, że jest w porządku. Tylko po prostu tester za gruby. No i dobra, teraz jemu dajemy hop skoki, jak pamiętam dobrze. To są hop skoki. Yes. Hop skoki? Właśnie, hop skoki. Rozumiem, hop skoki. Ciekawe. Pozwólcie, że mój człowiek je obejrzy. Amatorzy powinni ustawić poziom dla początkujących. Amatorzy?
Zapomnij, człowieku! Amatorzy! Dawaj ten złom na maksa! Jak sobie życzysz! Amatorzy? Nie, zawsze chciałem ten głos naśladować, ale nigdy się nie udało. Pa, pa. Działa nieźle, ale ostrzegam, jedna wpadka i zamknę ten interes, zanim zdążycie powiedzieć... Gdzie jest szczurek? Nie wiem, ale dość wyraźnie usłyszeliśmy wasze ostrzeżenie. Nie bądź taki cwany. Nie cierpię cwanych panter. Wolisz tępe pantery, szefie? Zamknij się. Proszę, szefie, nic nie zrobiłem. A co macie w tym składziku? Narzędzia. Składzik jest zamknięty, a ja zgubiłem szyfr do kłódki. Nie ma szyfru do kłódki. Co tam zapisujesz? Na razie nie zamkniemy wam tego kramu, ale podkreślam, na razie. Idziemy poszukać szczurka. Jeszcze tu wrócimy. To w ogóle chodzenie tego psa. To... A, nie widzicie mnie, kurde. Zobaczymy te mordki. Jestem tego pewien. Sprytnie sobie z nimi poradziłeś. Idę do domku poczytać o tym ich biurze. W razie czego, wal śmiało. Wszystkim przyda się chwila relaksu. Pójdę nałożyć sobie oczyszczającą maseczkę z kiwi i cytrusów. Mam okropną cerę. Gdybyś mnie potrzebował, to jestem u siebie. Dzięki, spoko, poradzę sobie. Okropną cerę. Tak, to jest Niemiec, jakbyście nie zauważyli. No i po prostu to hop skoki. To była oczywiście parodia wszystkich reklam, leków i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, że w reklamach leków cały czas powtarzałem nazwę tego leku. Jakby widzowie byli jakimiś kompletnymi idiotami, ale to jest właśnie parodia tego. O kurde, zadławiłem się własną śliną. Dobra, porozmawiajmy z tymi dzieciakami. A, jak damy za wysoko, to nam się włącza menu, takie Windowsowe. Więc teraz możecie uwierzyć, że to jest Windows 98. No i co, pogadajmy z nimi. Mam na imię Kumoken. Jestem rodowitym Australijczykiem. I chociaż mam dopiero 10 lat, jestem już doktorem medycyny ziołowej. Ja. Wiem wszystko o przyrodzie. Moim totemem jest krokodyl. Widzicie? 9 lat już zioło. Bierze. Ja nie mogę. Co dzisiaj z tymi dzieciakami się porobiło? 9 lat już zioło. Cześć, jestem Chion. Hello. I pochodzę z Egiptu. Moje imię oznacza córka Nilu. Lubię szybkość. Mój tata jest ambasadorem. Umiem pisać hieroglifami. Naprawdę? A ja jestem pantera. Różowa pantera. Co znaczy twoje imię? Coś między czerwonym a fioletowym. Czerwonym a białym! Ja właściwie nie wiem. Nigdy się tym nie interesowałem, ale dobra. Gadajmy z tym Chińczykiem. On tylko wygląda jak Chińczyka! No, zimno. Niech zgadnę. Zimna woda? Hej, jak masz na imię? To Yung Li. Bardzo zdolny uczeń z Pekinu. Oczywiście nie mniej ani bardziej uzdolniony od innych uzdolnionych uczniów. Przepraszam. Za co ty przepraszasz? On ma coś na sumieniu, mówię wam. On ma coś na sumieniu. Pewnie podgląda te dzieci jak śpią. O Boże. Dobra, pogadajmy z tą panią. Mam na imię Indrani i jestem niezależną kobietą z Indii. Kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni. Będę walczyć o to, żeby moje córki nie były dyskryminowane. Jestem hinduską i uwielbiam hinduską mitologię. Moje imię, Indrani, oznacza bogini nieba. Nice.
Ale jak chcesz, żeby wszystko było równo i nie było dyskryminacji, to nie jedź do Polski ze swoimi córkami. Nie polecam. Znaczy, polecam nie jechać. O Boże. Ten let's play będzie bardzo zły. Ale oczywiście, jeżeli nie chcecie oglądać moich złych myśli na temat tej gry, to nie wiem, zajrzyjcie sobie do Ziwak, będziecie mieli... Ziwak Games, tak, zapamiętałem chyba. Błagam, żeby mnie nikt za to nie zabił, ale ona tam nie ma jakichś złych myśli, tylko ja mam... Tylko moje let's play są na wpół zboczone, więc u mnie sobie możecie obejrzeć tą grę normalnie. Nie wziąłem kąpielówek. Nie klikam na kąpielówki, tylko na niego. Wiesz, gdzie jest Butan? To mój kraj. Jestem buddystą i spędzam czas jak mnich w klasztorze. Koresponduję z kolegami z całego świata, a teraz będę miał ich jeszcze więcej. Dzieciństwo zrąbane. Całe życie w klasztorze. Znaczy, całe życie. A teraz opuścił klasztor. O nie, co za rąbaniec. Dobra, pogadajmy z tym chłopcem, który sobie czyta tutaj. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego Nigela też? Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go ośmielić. Co? Ośmielić? To mi się źle kojarzy. On coś tutaj kombinuje. Ośmielić. Dobra. Ja znam twoje gierki. O. A co to? A, masz woko. On podglądał. Co tu jest? Jak widzicie, przedmioty, na które możemy kliknąć, są dodatkowo podświetlone. Chociaż co nieco po niektóre. Co to jest? Kapoki chyba. Kamizelki ratunkowe. A to? Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej brud kukurydzy w puszkach. Kurde, w puszkach. Tak, no niektóre przedmioty są po prostu podświetlone. Jak widzicie na ten kabel, czy Bóg wie co to jest, nie mogę kliknąć. A jak klikniemy tutaj, na tą wędkę? Zawsze znajdę czas, aby coś złowić. O, kosiarka. Ten zardzewiały złom nie zadziała, uwierz mi. No, dla chcącego nic trudnego. A tu? Tajna skrytka. Łóżmy tam coś. Ja już nie mam tego kodu. O, lol. Czemu? Ta skrytka będzie ważniejsza później. Ogólnie. Taki mały spoiler. Wii. Więc połówmy sobie. Może złowimy karpia na święta. No wiem, możemy wszystko tutaj pomijać, klikając klawisz Escape, czyli taką drogę, ale nie będę tego robił. To jest przyjemne. Cześć. Jak ci na imię? Mam na imię Nigel i mieszkam w Anglii. Jestem pacyfistą. Nice! P-A-C-Y-F-I-C-T-O. Jestem bardzo grzeczny i traktuję wszystkich z sympatią oraz S-H-A-C-U-N-K-I-E-M. Pierwszy raz jestem na koloniach, więc trochę się boję. Lubisz łowić ryby? A czy to je zabija? Niekoniecznie. Będziemy je wrzucać z powrotem do wody. Ale to boli, kiedy połykają haczyk. Jeśli boli, to troszeczkę. To tylko maciubkie, leciutkie, tyciutkie ukłucie. Boli, zgłupiałeś, co ja ci zrobiłam? Maciubkie, tyciutkie? Przepraszam. Chciałbyś, żeby tobie dziurawili podniebienie, różowy pajacu? Już nigdy nie pójdę na ryby. Masz szansę się poprawić, brutalu. Oddaj mi kij śmierci, a ja dopilnuję, żeby już żadny isyty oci e nie wyrządził krzywdy. Kij śmierci? Wędkę. Nie przesadzasz czasem? Jak swoją drogą, to powinno się mówić syzy, acy, unykę i emy. Nie, żebym się wymądrzał, ale no syzy powinno być. Ale jest! To jest mój odpowiednik w tej grze. Jest mój odpowiednik. Poza tym, że wszystkich traktuję z szacunkiem. Jeżeli oglądacie mnie, to wiecie, że ja do niektórych rzeczy nie mam szacunku. Za grosz.
Ale dobra, pogadaj sobie z nimi. Ciekawe, ale w moim kraju wygląda to zupełnie inaczej. Chciałbym kiedyś odwiedzić twój kraj. Zapraszam, oczywiście zatrzymasz się u mnie. Ciekawe, o czym mówili. Dobra, i co teraz? O! Nie! On popsuł! Nie rób tego. Don't do it! Nie! Ale ten dzionek zleciał. Czas do łóżek. Moi genialni koloniści. Spać, spać. Nie zapominajcie o jutrzejszym porannym odczycie na temat kultury różnych krajów. Dobrej nocy. Dobranoc, Kumoken. Do jutra, Nigel. Śpij dobrze, Anando. Przestań chichotać, Yang Li. Kolorowych snów, Pantero. Różowa Pantero. Dobranoc, mein Kinder. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Nikt tego nie usłyszał. Dup, dup, dup. Coś tu jest nie tak. Sprawdźmy, co się dzieje. Cóż to? Ta muzyka w ogóle zmieniła się. Wczoraj tego tu nie było. Wyobrażacie moją histerię 3-letniego piksela, jak to zobaczył? No właśnie. Już nie mówię o innych rzeczach, które będą się później działy w tej grze. Różowy! Szybko, chodź tu! Coś się stało z Nigelem. Dobra, jadymy! Do Nigela. Do Anglika. Jest bardzo zdenerwowany. Wnerwiony, wkurzony, zdenerwowany. Nieważne. Cóż to jest? Fajne. Fajne! Chciałbym dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Fajne. 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 Tak, specjalnie to przedłużam, żebyście widzieli wszystkie jego animacje. Cóż to? Ciekawe, do czego to służy? Do rysowania, do oglądania, do podpierania rąk, jeżeli mówisz o samym meblu. Do, nie wiem... Do przyczepiania fotografii. Flaga Anglii. Yeah! Pogadajmy z Nigelem. Nigel, co się stało? Cisza! Nie cierpię kolonii, nie cierpię domków, nie cierpię jezior. Nienawidzę was. Nienawidzę obozu Chiliwawa. Co za dziura. Zupełnie cię nie poznaję. Zamknij się. Chcę do domu. Do Anglii. Anglia rządzi. Rozumiesz? Chelsea. 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 Nie wytrzymam tu. Śmierdząca wiocha. Wiocha. Słyszycie? V-I-O-H-A. C-H, nie... H samo. Bardzo dobrze. Ja nie mogę. Następne słowo dla pana. Hiperbola. Hiperbola. H-I-P-E-R-Bola. Hiperbola. Zostawcie mnie. Nie dajcie wszystkiego i wszystkich. Mówi się H-I-P-E-R-B-O-L-A. Dziękuję za uwagę. Ale się wymądrzą w ogóle. Co mu się mogło stać? W literowaniu trochę się opuścił. Ale... Ja chcę do domu! Do domu! Chcę do... Domu? Właśnie. Kibla. Musimy coś zrobić, inaczej biurokraci nas załatwią. On chce do domu. Skoro Mahomet nie chce przyjść do góry... Zostawmy Mahometa. Najpierw zajmijmy się Nigelem. Pojadę do Anglii i przywiozę mu z domu jego ulubione zabawki. Będzie zadowolony jak ten małż w akwarium.
Nienawidzę Alfa i chcę go dobić. Wstąp do mnie przed wyjazdem. Mam coś dla ciebie. Dobra, może to tylko ja, ale ja usłyszałem, jak ten małysz w akwarium. Tak się zastanawiam, o co chodzi. Ale nie, to jest małysz. Mały żż. O, Indrani. Różowy, skonstruowałem dla ciebie wspaniały przyrząd podróżny. Przyrząd podróżny? Niezwykły przyrząd. Twój osobisty cap. Cap jest mały i różowy. Cap, czyli cyfrowy asystent Pantery. Że jak? Będziemy się kontaktować za jego pomocą. Oprócz tego będzie cię informować o miejscach, które odwiedzisz. Ta prawdziwa skarbnica wiedzy. Ile byś zapłacił za takie cudo? Nigdy nie miałem cyfrowego asystenta. O ile ta frajda? 200? 3? Dziś jest za darmo. Darmo, czaisz? Od capa dowiesz się tego, czego inaczej nigdy byś się nie dowiedział. Cap powie ci wszystko o każdym kraju, który odwiedzisz. Obsługuje się go za pomocą panelu sterowania na dole. Posługiwanie się capem jest bardzo proste. Aby wybrać kraj, o którym chciałbyś się czegoś dowiedzieć, wystarczy nacisnąć strzałkę. Potem strzałkami wybierasz temat, który cię interesuje. Kiedy wciśniesz przycisk wybierz, nie zdążysz nawet pomyśleć, o, wcisnąłem. A przed twoimi oczami pojawi się kolorowa strona. Klikając na jednej z ikonek, wywołujesz strony informacyjne. Z tych stron możesz się bardzo wiele nauczyć i dowiedzieć się ciekawostek, o których nie miałeś nawet pojęcia. Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym obiekcie, usłyszysz o nim krótką informację. Kiedy zobaczysz migającą ikonę capa w lewym dolnym rogu ekranu i klikniesz na niej, przeniesiesz się bezpośrednio na strony informacyjne i uzyskasz dokładną informację o danym obiekcie. Mam nadzieję, że to wszystko pomieści ci się w głowie. Mówię ci, to największy wynalazek od czasów krojonego chleba. Bez kitu. Ja tam chyba raczej wolę krojony chleb. Ale tak, ludziska, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następne odcinki oczywiście będą co tydzień. We wtorek. Więc co, dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.